Działa, chociaż tak się nachylać nad grillem to raczej chyba nie za bardzo, bo to broda spalona. No to coś sobie przeunboxujemy. Normalnie czeka. Kupiony był 1 stycznia. Dostarczony chyba 3 i od tamtego czasu oczekuję Weber Grill Compact 47 cm. Gwarancji nie wiem ile, 15 chyba lat jest na niego, czy ileś. Także pewno będzie to trzeba dzisiaj w końcu uruchomić, bo tutaj głodomory propsują na grilla. No, także troszkę mi się z otwarciem paczki zeszło. Nie, pół roku. O, patrzymy, widać coś? Widać. O, tutaj już mamy jakieś pierwsze rzeczy. Jakieś takie coś. Wypełniacz Compact Kettle. No, książka jest sroga. Kucharska? No nic, zobaczymy. Tutaj mamy. No, to straszne. Licho jest. Nie waży nic. Nie waży nic. Tutaj mamy uchwyty. Tutaj mamy regulację ciągu, tak zwanego. Kółka. Dekiel. Przekładka, dno, plastikowe, nie podoba mi się, to jest tacka na popiół, i co, róż do smażenia. I palenisko zrobione ze zdecydowanie grubszego drutu. I nierdzewka na pewno. Jest na palenisko. Dobra, to na razie wymiata. Więc teraz nie pozostaje nic innego, jak zapoznać się z instrukcją, także się zapoznają. Te nakrętki to takie w sumie ani nie 12, ani nie 11, no ale to powiedzmy, że nie będzie miało jakiegoś większego znaczenia. Więc teraz to ma być przykręcone śrubą w tą stronę. Podkładka i nakręteczka. No to już dajemy. Podkładka. No tylko to z tym skręcaniem to pewnie też tutaj trzeba zachować dość sporo umiaru, żeby tu działała ta. No to nie, to absolutnie żadnym kluczem tego nie dokręcam. To jest wystarczające, czyli to był krok pierwszy. Aha, bo oni tutaj dali chyba jakieś pokrętło do tego, w sumie to nagrywam. Unboxing grilla. Tutaj mamy co? Tutaj mamy uchwyty. O, jest kluczyk właśnie ten, popatrzcie moi drodzy.
O, taki plasticzony i on ma być wystarczający, ale spoko w sumie. Taka opcja. No to mamy pierwszą stronę zrobioną. Poważną. Strona numer 2. Czyli teraz mamy dokręcać uchwyty. Taki jeden uchwyt tutaj. No, to nawet nie są nakrętki, tylko takie blaszki, które można w sumie tu nawet je wbić. No, ale to może ich nie będę wbijał niepotrzebnie. Skoro już dostałem taki wspaniały kluczyk. Tylko jeszcze właśnie, bo bym spieprzył. Tak, i to jest do pokrywki. Oczywiście, żebym zrobił już blaszki. Oj, przepraszam. Funkcję trzymania tylko i wyłącznie. Tylko żebym sobie odwrotnie napisem nie dał, bo by było dopiero wtedy. Kiełbasa by się przewracała z wrażenia sama. Podkładki żadnej tam nie mówili, dwie nakrętki. Ale napisane, żeby nie używać tej krętarki. To mnie tam widać w ogóle, co ja to kręcę, bo to tak kręcę w sumie, a nie pokazuję. To po co to nagrywać, jak nie pokazują? Okej. Okay. I to jest tutaj, że tak powiem, twardością tego plastiku już jest ustalona, ile ma być dokręcone, chociaż tu lata jeszcze. Ale ja chyba jednak dokręcę kluczem troszkę. Nie jakoś bardzo mocno, ale niech się to niech się trzyma akurat. Ok, mamy etap numer 2. Zaliczone. To sobie możemy odłożyć i teraz zapewne musimy pobrać rurki. Rurka pobrana. Na rurkę należy założyć sprężynkę w ilości sztuk 3, która będzie trzymała popielnik. To się będzie chyba nazywało. Raz. Dwa. I trzy. I kolejnym etapem tutaj w tym wszystkim mamy właśnie wydobyć tą kratkę, która stanowi co? No do niej tutaj będzie wszystko przykręcone. Takie zaklejone, że nie urwę. Jakiś kaution jest, czy co innego. Aha, żeby nie w domu, nie w namiocie i nie w samochodzie. Bardzo dobrze. No, takie czasy, moi drodzy. Więc teraz kolejną rzeczą założymy sobie nogi. Nogi i czyli tak, kółko. I noga. Noga. Ta noga. Ta.
Kostka i kółko. I tutaj wygląda na to, że musi być akcja przemocowa. Druga noga też jest. Ale tutaj tak wyjrzy, że to jest coś tu do nabicia. Tylko, że tutaj coś jest tego więcej niż bym chyba miał mieć. Raz i dwa. Tak to się ma trzymać, czyli to się ma tutaj tylko po prostu zacisnąć na zębach. Idę po deseczkę i po młotek. Deseczka zorganizowana. Tylko jaką oni tutaj zapowiadają technikę. Aha, że najpierw klepnąć jedno, później klepnąć drugie. No to zrobimy tak, jak oni sobie tutaj życzą. Takie sobie. Nie wiem, czemu nie dali tu na przykład, nie wiem, podkładki, dziury i zawleczki. Ale to, że tak powiem, jest bez znaczenia. No, tego grilla w ogóle trafiłem za małe pieniądze, bo on normalnie kosztuje jakieś ten 1,5 koła. A ja go w noc z Sylwestra na Nowy Rok wyciągnąłem za koron 500, więc myślę, że bardzo fajna i sympatyczna cena. I że ma być co, haczyk w górę? Zobaczmy, jaką tutaj technikę zapowiadają. Haczyk w górę. Na pewno. I teraz będziemy dno do tego dokręcać. Tutaj śruba zwykła, najzwyklejsza, szóstka. Tutaj również. Uchwyt w górę, haczyk do góry i jak rozumiem tutaj, pyk, ale się to gorące zrobiło od słońca. Dalej chcę tym plasticzkiem poczęstować, ale jednak co, 12? 12 jest troszkę za luźny. 12 było jak w Toyotach. Tu jest sprzęgło od razu. Jak już nie da rady, to przeskoczy. I teraz tutaj musimy jakiś bardzo srogi patent wykonać. To mamy przykręcone, ok. Ale mamy teraz jeszcze jedną rurkę. I
Ta jedna, tutaj coś, jakaś jest akcja z tą jedną rurką, jak widzę. Bo należy na tą jedną rurkę założyć takie oto coś. I to oto coś można założyć zapewne tylko w jeden sposób. A nie, no bo to będzie noga, faktycznie. I że tak się mi wydaje. I że tu będzie teraz patencik. Że jest źle, ale jest to, porwało się. Że jest zrobione dokładnie źle. Dać złożyć. Chociaż jest zrobione dokładnie odwrotnie niż mówiła instrukcja. No niestety. Trzeba odkręcić jednak nogę, przynajmniej jedną. Wtedy będzie dobrze. No, takie tu mnie zaawansowane prace przyrosły. No nie no, czy to coś, nie no, zmieni. Ojejku, ale czepie słońce, powiem wam, okrutnie. Dlatego dobrze jest robić tak dokładnie tak, jak jest, jak są obrazki. Bo jak się zaczyna robić inaczej, to jest później lipa. I teraz powinno być dobrze. Mam taką nadzieję. To się rozchodziło. No i jedziesz tu jakiś mi normalnie farfocyl lata. Teraz, jak już się wchodzi w Webera, to w takim sklepie z grillami weberowym, to uwierzcie mi, że można wszystkie pieniądze zostawić. Oni po prostu sprzedają wszystko. Wszystko, a niektóre rzeczy to są już takie pierdoły. Ale jak jest klient, to jest towar. Proste. Tym było, ale tutaj jeszcze. Jeszcze jednak trzeba było dociągnąć.
Dobra, no to wydawać by się mogło, że działa. Spód. Aha, no to tu już przeskoczyłem o całą stronę. Teraz mówią, że jest kwestia montażu uchwytu na pokrywie. Więc bierzemy sobie uchwyt. Tylko jakiego typu tutaj miała być nakrętka? Tutaj miała być żadna inna. Tylko. Gdzie on ma hak? Nie ma haka. Ale lipa. W tym u brata jest hak. A tu już przyoszczędzili. Tak to jest, moi drodzy. Po prostu lipa goni lipę. Rżną po prostu na produktach. A to pierdoła, ten w sumie haczyk, no ale to można było wtedy tą właśnie pokrywę nie odkładać gdzieś właśnie na tarasie albo gdzieś gdziekolwiek, tylko można było ją zawiesić na grillu. No ale nie pomalujesz. Jest jak jest, inaczej nie będzie. Więc teraz regulacja cugu. Się mi wydaje, tak. Mamy regulator od cugu. A nie, jest hak. Tylko, że... Aha, dobra. Czyli... Tak, teraz śruba, no to jak kwestia kotletów już jest ustalona, to należy teraz zamontować, jest hak jednak, ja pokłamałem, że tutaj ich tak zsieftowałem nieco i hak ma być zapewne tak. I nakręteczka. No, dobrze, że to jest, bo to mnie interesowało. Bo jest to patent przydatny. Generalnie się trzeba też do niego w ogóle przyzwyczaić. Tylko to też nie może być za ciasno, żeby tutaj regulacja działała. No, za mocno. Mocno. Jeszcze troszkę popuszczę. Dobra, no bo generalnie to chodziło o to, że tu przy robocie i w ten oto sposób zostaje sobie pokrywa na nim, więc myślę, że nic się złego nie stanie, jeśli wrzucimy sobie do niego palenisko. Strona jest, myślę, obojętna. Tutaj już nie jest obojętne. I co nam zostało? Zostało nam wstawić popielnik. No, na tych sprężynkach śmieszne. Ale działa, proste.
A kogoś popierdoliło, że nie normalnie kosiarką. A zarżnięcie kosiarką dzisiaj tutaj, bo to dzisiaj jest co? Pinsa. Nie wiem, nawet po prostu nie wiem, jaki to jest odpowiednik święta w Polsce. Bo nie wiem. A takie żnięcie kosiarą to kosztuje dużo pieniędzy. Dobra. Ale w takim razie wydawać by się mogło, że wszystko zostało zrobione. A zostało coś takiego. Że to jest taka, nie wiem, miseczka na coś? O. Plastik. Nie wiem, co tu autor w ogóle mógł mieć na myśli. No ale nie, no byli poskręcane. Działa, chociaż tak się nachylać nad grillem to raczej chyba nie za bardzo, bo to broda spalona. I z kompletu co zostało? Kluczyk, ta miseczka. Jeszcze zobaczę, wydawało mi się, że coś jeszcze było, ale nie, nie ma żadnych chyba ekstra elementów. Chociaż wydawało mi się, że powinien jeszcze być. O właśnie. Jest, proszę ja was, w formie zapasu. Ten do nabicia tutaj na oś przy kole. Jakby komuś coś nie poszło z wbijaniem to. No i co, moi drodzy. Na razie tyle. Później może odpalimy, zobaczymy, czy działa. Więc tymczasem wszystkim, którzy dotrwali, dzięki za oglądanie. I pewno jeszcze wrócę.